Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkie znaki trygonu Ziemi, byki, panny, koziorożce i zapraszam do czytania tygodniowego. Kochani, trochę inne niż zazwyczaj. No ja czasami mam potrzebę wprowadzenia jakichś tam innowacji, tak to nazwę, czy może inaczej, za dużo powiedziane innowacja, zmiany po prostu. Więc są przesłania, są karty tarotowe. No i na czym się skupiamy? Z uwagi na okoliczności, skupiamy się na sobie, na miłości do siebie, sympatii do drugiego człowieka. Jeśli wyjdą jakieś sprawy zawodowe, to wyjdą, bo przecież jakby świat toczy się dalej w swoim tempie, gdzieś tam pomimo ograniczeń i no, jakby nie zawisło wszystko w 100%, kto może ten absolutnie oddaje się czynnościom zawodowym w ten czy w inny sposób. Natomiast głównie skupiamy się na emocjach i na uczuciach, może w ten sposób, dlatego tyle kart z przesłaniami. Dobra, i zaczynamy od byków, a następnie panny, a następnie koziorożce. Talie są przygotowane, teraz je przy Was przekładam, żeby nie było wątpliwości oczywiście, że nie są. Okej. No dobra, moje drogie byki. Uwaga. W przeciągu kilku tygodni poznałyście kogoś nowego? No jeśli tak, to możecie odczuwać, albo jeśli jesteście otwarte po prostu na ludzi i chcecie mieć kontakt z osobami, które Was doskonale rozumieją. I to nie musi być romantyczne, moi mili. To mogą być ludzie, z którymi współpracujemy, znajomi, tak? No tu jest przywoływanie własnej Twojej bratniej duszy. Twoje modlitwy, afirmacje i wizualizacje pomagają Wam się połączyć, cokolwiek to znaczy. Masz moc w sobie. No to, drogi byku, masz też moc w sobie, żeby zmienić coś. Żeby zmienić, żeby kogoś do siebie przywołać. Dzięki temu, jaki jesteś ty. Nie musisz nikogo udawać. To jest twoja własna moc. Możesz też zrobić to, czego pragniesz. Żeby mieć koło siebie osobę, o której marzysz. No i to jest jakby zainicjowane w przyszłym tygodniu. Będzie się być może realizować w następnych okresach. Co mamy tutaj? Umiarkowanie. Dla części z Was to jest strzelec. Lub ktoś, kto ma silnie strzelca w swoim horoskopie urodzeniowym. I to może być Wasza bratnia dusza. Może się pogubiliście gdzieś. Bo to jest też karta uzdrowienia, tak to nazwijmy. To jest karta, powiedzmy sobie, niezwykłej wstrzemięźliwości, cierpliwości. Więc zwróćcie na to też uwagę. Okej? Że to może być, powiedzmy sobie, po jakiejś turbulencji 10 kielichów, dokładnie, ponieważ my tutaj, moje drogie byki, w sensie wy tutaj, dążycie do pewnego rodzaju satysfakcji, spełnienia, tak? Ukoronowania czegoś. Wydaje mi się, że w waszym obszarze zainteresowania jest stworzenie jakiejś stałości. Happy end. Miłość. Piękne macie czytanie, drogie byki. Ja Wam tego życzę z całego serca. Cokolwiek się zadziało, cokolwiek, jakikolwiek przełom następuje lub do kogokolwiek i czegokolwiek, bo dwa kielichy mówi też o miłości do tego, co po prostu lubimy robić, do pracy i tak dalej, więc czegokolwiek to dla Was nie dotyczy, to macie w sobie moc, żeby to do siebie przyciągnąć i co więcej, tak to jest Wasza bratnia dusza, bo dwa kielichy to jest też karta bratniej duszy. Miłości. Miłości też do czegoś, z czym czujemy niezwykłe połączenie, niezwykłą moc do tego, żeby to robić, tak? Na przykład zawodowo. Bardzo ładne czytanie, nie mam żadnych wątpliwości, kochani, więc niczego nie będę doprecyzowywać. Prośba tylko taka, żeby chyba brać to wszystko na spokojnie, ale to też w Waszej energii, bo nie należycie do raptusów, moim zdaniem przynajmniej. No i wierzyć w siebie. Nie twierdzę, że nie wierzycie, ale macie w sobie jakąś taką specjalną cechę, okoliczność koło siebie, coś, co powoduje, że jesteście absolutnie wyjątkowi. Więc, moi mili, macie też moc, żeby naprawić coś w swoich relacjach stałych, jeśli jesteście w takiej sytuacji turbulencyjnej, tak to nazwę, to może w przeciągu kilku tygodni ona ma szansę się ustabilizować, naprawić.
Bardzo, bardzo, bardzo Wam dziękuję. Trzymam kciuki za Was bardzo mocno. Słuchajcie, spokojnego wielkanocnego odpoczynku Wam życzę z całego serduszka i zapraszam panny. Poproś innych o wsparcie. Przyciąganie. Przyciągasz romantyczną miłość poprzez pełne radowanie się obecną chwilą. To jest bardzo lekka energia tutaj, bardzo lekka. Tutaj poproś innych o wsparcie, słuchajcie. Tu bym powiedziała, może trzeba się do czegoś więcej dowiedzieć, okej. Okay. Nie zamykać się też na nowych ludzi, jeśli to możliwe. Poproś innych o wsparcie. To chodzi też o to, że nie musisz, droga panno, chociaż jesteś Zosią Samosią, robić wszystkiego sama. I to jest karta, która nas zachęca do skorzystania ze wsparcia osób z Waszego otoczenia. I teraz tak, poprzez sięgnięcie po czyjąś dłoń, przyjazną dłoń, to też jakby to może wzmocnić powodzenie jakiejś pracy, którą wykonujesz. Możesz nie mieć przecież, nikt nie ma patentu na wiedzę, możesz nie mieć wszystkich kompetencji w sobie albo całkowitej wiedzy na temat jakiegoś ważnego dla Ciebie aspektu i może dlatego trzeba poprosić kogoś o wsparcie, żeby udało Ci się coś dokończyć, żeby udało Ci się coś zrealizować, ok? Tu jest też prośba o tym, o to właściwie, żeby właśnie nie brać za dużo na siebie, oddać trochę tej odpowiedzialności. Dlatego, że stres spowodowany braniem zbyt wielu rzeczy na swoje barki, no może doprowadzić do pogorszenia, do spadku formy, tak? Ważne jest, żeby otaczać się też ludźmi, którzy chcą Ci pomóc, chcą Ci doradzić być może. To jest niezwykle cenne. Jeśli chodzi o drugą kartę, no to powiem Wam szczerze, że to jest naprawdę bardzo lekka energia, niezwykle delikatna, która generalnie mówi o tym, że w ogóle nie ma co poszukiwać na siłę. Jeśli ktokolwiek to robi, trzeba się zająć sobą troszkę i robić to wszystko, co Tobie sprawia przyjemność. To dla singli na przykład taka informacja, ok? Cieszyć się życiem na tyle, na ile możemy w tych trudnych okolicznościach, jednak nie budować czarnych scenariuszy, wyrażać siebie i po prostu nie stresować się. Nie stresować się, co ma być, to będzie. Zdobądź więcej informacji na jakiś temat. Potrzebujesz więcej informacji, rozejrzyj się za tym uważnie, zanim podejmiesz jakiekolwiek działania. Czyli przyglądaj się też otoczeniu. Po prostu przyglądaj się otoczeniu. Nie decyduj może o wszystkim sam. Albo dojdziesz do wniosku, moja droga panno, że potrzebne jest Ci wsparcie osób trzecich, jakaś przyjacielska dłoń do tego, żebyś mogła coś zrobić, coś skończyć, coś wprowadzić w życie. Cesarzowa. Cesarzowa to jest masa kreatywnych pomysłów, to po pierwsze, to jest pierwsza rzecz, która przychodzi mi do głowy, więc jakieś takie historie natury, może nawet zawodowej pomimo okoliczności, mogą się pojawić w Waszym życiu, ale cesarzowa jest bardzo wyluzowana. Tutaj dla mnie też jest wyluzowanie, tak? To jest osoba, która naprawdę trochę w życiu przeszła, trochę w życiu osiągnęła, jak to się mówi. Jest w jakimś tam, na jakimś tam etapie swojego życia, gdzie, jak to się mawia, nie stać jej na stres. Albo na sytuacje, które tak stresują bez sensu. Tak się mówi czasem, że mój spokój, spokój wewnętrzny najważniejszy, spokój własny najważniejszy, odchodzi od stresu. Nie wiem dlaczego z tym stresem. Ja się niczym nie stresuję obecnie w zasadzie. Trochę poddałam się temu, co się dzieje po prostu. Nie mam na to wpływu. Natomiast tu jest prośba o to, żeby się nie stresować. A jak dla mnie, a jak będzie Ci brakowało jakiejś informacji, bądź też będziesz uważała, moja droga panno, że brakuje Ci kompetencji, są wokół Ciebie ludzie, moim zdaniem, którzy będą w stanie Ci pomóc. Idę dalej. Cztery buławy. Świętowanie, radość. Odrzuć lęk. Dla części z Was, jeśli masz koziorożca w swoim życiu, no z koziorożcem jest dobra impreza, dobra zabawa, uważam. I też jakby możecie wspólnie wpaść na jakiś pomysł. Dla części z Was to jest nowy, nagły pomysł zawodowy, bo diabeł nie zawsze oznacza tą tylko ciemną stronę. Ja zaraz do tego przejdę. To jest duża energia w ogóle, energia do działania, która może nieść za sobą jakieś pokłady, pokłady intelektualne, tak mi przychodzi do głowy, związane z chęcią zarobienia pieniędzy na przykład, ok? Ale możesz nie mieć wszystkich, nie możesz nie mieć wszystkich informacji, albo możesz nie mieć wszystkich
kompetencji i dlatego może ktoś będzie Ci potrzebny w przyszłym tygodniu, w dobrym słowa tego znaczeniu potrzebny, nie chodzi o to, żeby kogoś wykorzystywać, żeby Cię wesprzeć. Tutaj czwórka buław mówi o radości, o tym, że spędzamy czas ze sobą i bardzo sobie cenimy te chwile, niezależnie od tego, czy jest to, powiedzmy sobie, fizis, tak, czy jakoś tam zdalnie, no, w obecnych czasach, natomiast to jest też ugruntowanie jakiejś sytuacji, powód do radości jest. Odrzuć lęk. I to jest ciemna strona karty diabeł. Albo poproś kogoś, żeby pomógł Ci pozbyć się jakiejś toksycznej, negatywnej sytuacji z otoczenia bądź osoby, która była w Twoim otoczeniu. Nie wiem, dla kogo ma to sens, słuchajcie. Tak mi przychodzi. Poproś innych o wsparcie i jak ten diabeł tu wyskoczył, no to może trzeba poprosić kogoś, żeby pomógł Ci uporać się z jakąś toksyczną sytuacją bądź toksyczną osobą w swoim otoczeniu, w Twoim otoczeniu. Okay? Część z Was powinna koziorożca poprosić o wsparcie w jakimś zakresie. Dobra, moje drogie panny, bardzo Wam dziękuję. Życzę Wam cudownej Wielkanocy, spokojnej Wielkanocy, kochani. I teraz zapraszam koziorożcę. Bądź asertywny. Miesiąc miodowy. To z przymrużeniem oka bierzemy. To chodzi o to, że może się tak poczujecie, rozmarzycie o czymś po prostu. Wyrażaj siebie, czyli bądź asertywny, czyli jakby asertywność, pokazywanie z siebie z tej prawdziwej strony, bądź w kwestiach jakby dyskutowania jakichś spraw z kimś dla Was ważnym, może być kluczowa, tak? No nie wiem, co tam ustalacie, jakieś sprawy miłosne ewidentnie, bo ten miesiąc miodowy nie wziął się tutaj jakby znikąd, natomiast ta sytuacja może od Ciebie też wymagać trochę przejęcia samodzielnej kontroli. Żeby przejąć tę kontrolę w dobrym słowa tego znaczeniu nad tą sytuacją miłosną, ważne jest, żeby też jakby wiedzieć, co czujemy, czyli mieć pewność odnośnie własnych uczuć, no a później jakby podążać konsekwentnie w kierunku ich spełnienia i to jest jakby w tym kierunku podążasz, jak dla mnie, koziorożcu, czyli w kierunku spełnienia emocjonalnego, radości, szczęścia, odczuwania satysfakcji z jakiejś sytuacji konkretnej, tak? Trzeba się wykazać odwagą i pewnością siebie i to są właśnie absolutnie te dwie karty, które tutaj się obok nam pokazały. Bądź sobą, pozwól błyszczeć swojemu prawdziwemu ja, każdy z nas jest wspaniały, jakby trochę mi tutaj tak pachnie sytuacją, w której, na siłę próbujemy się do kogoś dostosować lub pod jakąś sytuację, tracąc siebie, żeby do tego nie doszło. Kupiec, nowy początek, nowa osoba, albo nowo poznana. Coś się dzieje dobrego, jakiś przełom. Nie bądź buław, ponieważ Ty się nie poddajesz. To jest dla mnie też takie trochę, to jest karta strzelca ogólnie, natomiast to jest dla mnie taka solidność, taka pewność siebie, myślenie o przyszłości. Siła, oczywiście. Siła psychiczna, moc wielka do tego, żeby ujarzmić jakąś sytuację lub też zapanować nad jakąś sytuacją dzięki pewności siebie i asertywności. Ale teraz tak, ta siła wielka to nie jest siła fizyczna, jak wiemy, tylko to jest, powiedzmy sobie, raczej prośba o to, żeby być może wytłumaczyć coś komuś dodatkowo, użyć jakichś takich dodatkowych argumentów. Chodzi o cierpliwość, krótko mówiąc, o zrozumienie, o empatię, tak? Dzięki, w ten sposób budować być może swoją asertywność i wyrażać siebie. Szczególnie jeśli coś z kimś uzgadniacie, związane może to jest z jakimś wyjazdem, ale niekoniecznie. To może być jakaś w ogóle jakiś taki coś, do czego Wy macie bardzo dużo optymizmu, nowa myśl, a być może otoczenie, Wasz partner biznesowy, Wasz partner życiowy, czy ta nowa osoba tutaj gdzieś tam, z którą energetycznie czujecie się połączeni, nie do końca jest przekonana. No i tutaj jakby ta rola właśnie Wasza, czy też jakby ta prośba do Was, żeby być asertywnym, być sobą, wyrażać siebie, zachować cierpliwość, zachować łagodność, zachować wyrozumiałość. Uważajcie na siebie, moje drogie koziorożce. Życzę Wam udanej, spokojnej Wielkanocy i do usłyszenia następnym razem.